Na bogato. Na bogato. Kawałek chleba, kurwa, 3 kilo kiełbasy. Trzeba będzie wyciąć, co powiedziałeś. Mało się zarabia, ale żyje się jak hrabia. Pierwsza moneta, 50 feningów. Pierwsza w życiu moneta, to tak, trzeba powiedzieć. Tak. I jest 50 groszy, także gratuluję. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Proszę bardzo, to jest najlepsza maszynka pod słońcem. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was na dzisiejszych poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Jest i pierwszy sygnał. Ciekawy jestem, bo jesteśmy pierwszy raz w tym miejscu. Wcześniej to była łąka, a w tej chwili przygotowana ona jest na zasadzenia leśne, także mamy ostatnią okazję, żeby zobaczyć, co tutaj ciekawego jest. Coś tutaj brzęczy mi. Gdzieś to tu mamy. Ucieka mi sygnał, ale... Poszukiwania otwiera plomba ołowiana z widocznym napisem Salin. Parę dołeczków już za mną. Niestety same odłamki, jakieś tam żelazo, ale mnie to nie zraża. Mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego wykopię. To są moje pierwsze profesjonalne poszukiwania. No niestety zwykły gwóźdź, ale mam nadzieję, że coś lepszego będzie. Coś ciekawego, co pewnie przytrzyma mnie na chwilę tutaj w tym miejscu. Prawdopodobnie posrebrzana część portpanetki. Tak to oto wygląda. Tutaj u góry jest pewnie ten mechanizm, tutaj był sprawny i chodził, w jakiś sposób otwierał portpanetkę. Bynajmniej tak mi się wydaje. No ale robi się ciekawie. No i jest kolejna plomba. Tym razem napis nie jest w pełni czytelny. Kolejne moje znalezisko. Prawdopodobnie klamra. W sumie to dzisiaj nic takiego ciekawego jeszcze mi nie wyszło. Mam jakiś krążek, no ale niestety jest tak zjechany, że nie wiadomo co to. Tu też jakiś placek, no i takie ciekawe coś z dziurką, czyli prawdopodobnie jakaś zawieszka. No i mam jeszcze mam ze złomu, bo ja królowa złomu, nie? To takie coś. I takie coś chyba od uprzęży konnej. Gdzieś ten sygnał jest tu głębiej. On mi cały czas ucieka. Pewnie jest w głębszych warstwach ziemi, ale dokopiemy się do niego. Gdzieś jest tutaj, wrzuciłem ten sygnał, bo nie ma go w dołku. Jest tutaj, jest. O, mam to, ale w jakim ładnym stanie. Krążek, zobaczymy zaraz, co to jest. Tu jest piaseczek, to stany są mega znajdek. Ach, piękna. Za chwilę Wam pokażę, przyczyścimy z piasku razem tą monetę, bo to jest moneta. Jest ten moment, jest ta chwila i jest to
10 feningów, ale zobaczcie, jaki piękny stan. Pokażę Wam jeszcze drugą stronę. Stan praktycznie idealny, jakby z mennicy. Ale to wyłącznie tylko dlatego, że jest tu, na tym miejscu, gdzie prowadzimy poszukiwania, piękny piaseczek. Nie jest on agresywny i nie wpływa źle na monetkę. Tutaj nawet pojawia nam się data, także też wszystko ładnie widać. O, spójrzcie. 1908 rok, Deutsche Reich, 10 feningów. Piękny, piękny stan. Tak, na słoneczku leżał sobie na wierzchu prusaczek. Guzik pruski z koroną, no. Czekał, aż ktoś podejdzie i go podniesie. Nawet oczko ma sprawne. I co tam, jakiś ten, jakoś ciężarek odwagi, taki ten maluteńki. To wszystko. Nic, i trochę złomu. Ale nadzieja jest. Może coś się wygrzebie jeszcze. Pierwsza moneta, 50 feningów. Pierwsza w życiu moneta, to tak, trzeba powiedzieć. Tak. I jest 50 groszy, także gratuluję. Zadowolony? Tak. Chciałeś dzisiaj znaleźć monetę na poszukiwaniach? Tak. No to ją masz. 50 feningów, także zobaczcie. Pierwsza moneta i 50 feningów, także gratuluję. I teraz już otworzyłeś worek i będzie sporo tych monet wpadało. Chwila prawdy, zobaczcie, jest sobie tutaj, leżakuje. Ciężko było się dostać do tego sygnału, ponieważ jest tu dużo żelaza i ono mi maskowało mi ten sygnał. Ach, piękny, jeden fening, zobaczcie. Mówiłem, że z tego miejsca to są piękne monetki. W pięknym stanie zachowania, zobaczcie, zaraz też zrobię Wam zbliżenie. I zobaczycie, 1929 rok, także jest moc, oby więcej takich sygnałów. 1929 rok, moneta ładnie przesycha, widać wszystkie detale, zobaczymy jeszcze awers tej monetki, jeden fening, w pięknym stanie zachowania. A kto to mi tutaj smarka? Ja. Podpatruję, co znajduję. A tu takie piękne. Pocieszam monetki. Oczy, bo ja dzisiaj kiepsko. Jeszcze dzień się nie skończył. Zaraz wejdziemy do lasu. Może tam coś trafisz. Bo taką mam nadzieję. I jeszcze na koniec rzut dla Was tej monetki. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Wituś, emocje już opadły. Jak samopoczucie? Pierwsza moneta. Jakie to wrażenie? Uczucie, jak się znajdzie? Coś? Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Czekałeś na tą chwilę? Tak. Tak. To było Twoje marzenie? Spełnione. To teraz co byś chciał kolejnego znaleźć? Skrzynię złota. Krótko i na temat. Wituś chce znaleźć skrzynię złota, a ty co byś chciała znaleźć? No to jak on znajdzie, to się podzieli, nie? Chyba. Ale wiesz, to nie to samo. Znaleźć samemu, a dostać od kogoś coś w prezencie. Nie chcę się powtarzać, w każdym odcinku coś chciałabym znaleźć. No ale chciałabym znaleźć taką monetę, której jeszcze nie znalazłam. Jakieś złote dukaty, te sprawy. Wiesz. Każdy ma jakieś marzenia, jeżeli chodzi o znaleziska podczas poszukiwań. Takie marzenia mam również i ja. A jakie Wy macie marzenia? Co byście chcieli znaleźć na poszukiwaniach? Wszedłem do lasu i od razu trafiłem w miejsce na taki śmietnik, który jest rozciągnięty tutaj przede mną. Pierwszy metalowy element. Oto taki. A zobaczymy kolejne, jakie są. Bo tu jest bardzo duży sygnał. Muszę tylko to rozkopać. Co to jest? O, tu kolejny taki metalowy przedmiot, no i zobaczymy, ile tego tutaj jeszcze będzie. No, tu wszędzie jest sygnał przy sygnale, także przez chwilę pewnie mnie to miejsce tutaj przytrzyma. O, tu jest jakiś mocniejszy też sygnał. Tu są zapadliny, widać, że ktoś to chyba z tego miejsca sobie zrobił śmietnik. I kolejne moje
prawie że nieciekawe rzeczy. Nie są to monety, których poszukuję. Jeszcze mi żadna na tą chwilę nie wyszła, ale mam naparsteczek i jakiś guziczek z jakimś tam opisem, z uszkiem, a z drugiej strony czysty prawdopodobnie. Także czekam na monety. Dźwięk piękny, ale zaraz zobaczymy, czy tylko dźwięk, czy coś ciekawego jeszcze jest, ale jeszcze nie wiem. Jest tutaj gdzieś w tej grudce chyba. Tam. Co tam? Tylko dźwięk piękny. Kawałek aluminium stopionego. W sumie nawet nie wiem, co to jest, to pewnie jakiś ten. A to jest zatyczka od tego, od butelki od piwa. Nie. Tak. Ja? No tylko z tych starszych butelek. No dobra, to nie. Mhm. To. Mam jeszcze kolejną plamerkę. Mam jeszcze, w sumie tutaj to ją rozciachałam. O, to mam z tych moich rzeczy, ale jeszcze najfajniejsze, to takie pośrednie, ale jest żołnierzyk. O, proszę. Znamy go z bliska. Czekaj, tu przyzoomuję. Piękny żołnierzyk. No, i mam jeszcze piękny guzik. Proszę. O, pani. Dlatego mi się już tu zachciało chodzić. No jest naprawdę. No, widzisz, jest naprawdę. Widzisz. To, poczekaj, jeszcze zajrzę do mojej magicznej torby. To już nic, ale jeszcze znalazłam, wiesz co? O, od lampy. O, jaki duży element. Ja pitole. No. Jaka ta lampa wiesz, duża. W sumie jak to zobaczyłam, to myślałam, że może jakieś, wiesz, odznaczenie, nie? Ale zaczęłam to się patrzeć, nie, od lampy. I co tu jeszcze mam? W tej mojej magicznej torbie. Nie, to jeszcze od kunia. No i trochę złomu. A, i jeszcze ten. Takie. No złom. Ale fanty są. Dobra. Adrenalina podbita. Już myślałem, że jakiś medal kopię. Bo to miejsce znane jest z tego, że takie rzeczy się tutaj pokazują. Natomiast zmieniliśmy miejsce, wyszliśmy z lasu z powrotem na łąkę, no i coś tam się zaczyna pokazywać. Oby tylko więcej takich rzeczy ciekawszych wychodziło z ziemi i mordy nam się bardziej cieszyły. Cóż za skupienie, cóż za emocje. Coś tu jest, ale... Kurwa... O! Coś okrągłego. O. Cisza. Czy ja nie widzę? To patrzymy. Zaraz to weźmiemy. W taki sposób, żeby było ładnie widać. Jakaś monetka i to pruska. Tu jest. Przekręcimy, żeby było ładnie widać. Dwa feningi, 1800 któryś, ale nie widzę dokładnie który. Moneta przeschła i... To jest 31? 33, dwa feningi, 1833. Bez mała 200 lat moneta leżała w ziemi i czekała, aż się ją odkryje. Mhm, 1833. A teraz patrzcie, to nie jest moje znalezisko, tylko... kolegi od nas z grupy. Zobaczcie. Przede wszystkim smacznego. A co ty tam, browarka widzę, masz? Dziękuję. To nie mój. A, no to dobrze, że nie twój. Ja nie piję takich. A, zobacz, znalezisko. Tutaj. Widziałam trochę wcześniej Tomka. Przed tobą. Piękny. No. Także takie rzeczy też się trafiają. A. Kogo mówiłeś to znalezisko? No mówiłem Tomka, a to Mariusza. Mówiłeś się Mariusza. Ale znalezisko to znalezisko, także pięknie wygląda. Szkoda, że wykrzywione, przy prostowaniu może ramię pęknąć. Na pewno. A co kuchnia serwuje? Kiełbasę. Kiełbasę. Ty już masz kanapkę, nie kiełbasę. Z kiełbasą. Na bogato. Na bogato. Kawałek chleba, kurwa, 3 kilo kiełbasy.
Trzeba będzie wyciąć, co powiedziałeś. Mało się zarabia, ale żyje się jak hrabia. Wituś znalazł swoją drugą monetę. Nie mów, że zgubiłeś. Nie, na pewno. No, bo może zgubiłeś. Jest. Twoja druga, tak? Ale ta radość, ten uśmiech u ciebie. Chciałeś znaleźć jedną, zobacz, a masz jeszcze poszukiwań. Jeszcze. Masz dwie. Jezus. Ocie Florek. Czekaj, ja sobie zrobię zbliżenie, żeby ładnie to widzieć. Jezus. Piękne. Piękne znaleziska. Także dzisiaj masz swój dzień, co? Tak. Jaka to satysfakcja, jakie to uczucie? Bardzo fajne. Nie da się opisać? Tak, nie da się. Wiecie, skromny, nie pokazuje emocji, ale widać szczęście i zadowolenie. Tak. Moneta Witusia to jeden silver grosz, 1800, któryś tam rok, data nieczytelna. Także naprawdę dzisiaj ma duże szczęście i farta na poszukiwaniach. Starych wyjadaczy, takich jak ja, tutaj goli. Ale no cóż, też trzeba się cieszyć. Jego szczęście jest naszym szczęściem. I nadszedł ten miły czas, albo niemiły, gdzie trzeba zakończyć poszukiwania. Może pokrótce, jakie wrażenia dzisiaj były, jeżeli chodzi o poszukiwania. Jeżeli chodzi o mnie, to żadnej monety. Bida z nędzą, ale miałam dużo innych fajnych rzeczy. Tak jak widzieliście na filmie. No. Dziadzio Lesio znalazł kilka rzeczy. Monetkę znalazłem elegancko. 200 lat monetka. Także jedna, bo jedna, ale nadzieja zawsze jest. Do domu możesz wracać. No. Także tak to jest. No i największy szczęściarz. No ja znalazłem swoje pierwsze monety, jestem bardzo zadowolony. No i tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy film, no i też dzisiejsze poszukiwania. Dziękujemy Wam, że nas oglądacie, dziękujemy Wam za wsparcie, miłe komentarze, na które oczywiście liczymy też pod tym filmem. No i oczywiście, jak możecie, zostawcie taktyczny like, pomoże nam to w zasięgach. Także serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.